Cześć, miło Was widzieć. Rozpoczynamy kolejny nowy format na kanale, który ma być taki jak porządne espresso, czyli konkretny, intensywny oraz skondensowany. Oczywiście jeśli espresso, to będziemy mówili o piłce włoskiej. Dajcie znać w komentarzach, jak Wam spodobał się ten nowy format. Dzisiaj skupię się na Derby d'Italia, który tak jak wszystkie mecze Serie A możecie oglądać w Eleven Sports na platformie streamingowej Megogo, natomiast sam mecz Juventusu z Interem będzie tylko takim punktem wyjścia do pewnych konkretnych wniosków. Tak szczerze mówiąc, z tego meczu nie dowiedzieliśmy się specjalnie wiele nowego, bo tak, wiedzieliśmy już, że Inter ma drużynę najsilniejszą, jeśli chodzi o pierwszą jedenastkę, że ma najszerszą kadrę i że ma znakomitego, przygotowanego w pełni trenera. To wszystko potwierdził w meczu z Juventusem. Do tego Inter jest dzisiaj drużyną z ogromnym doświadczeniem, na co zwrócił uwagę po meczu Allegri, ale mówił o tym też swego czasu chociażby Federico Di Marco. Jego zdaniem mecze w reprezentacji i w Lidze Mistrzów zmieniły jego mentalność, sprawiły, że uwierzył w swoje umiejętności, w to, że po prostu nadaje się do gry na najwyższym poziomie. A propos najwyższego poziomu, swój najlepszy mecz na Rad Zurich zagrał Benjamin Pavard. Klasa w pojedynkach defensywnych i powrotach przy kontratakach Juventusu. Świetny także w rozegraniu. To jego La Gazzetta dello Sport uznała za najlepszego piłkarza po stronie Interu. Natomiast za piłkarza meczu włoska gazeta uznała Wojciecha Szczęsnego i chyba to miano się Polakowi faktycznie należało. Zaliczył dwie absolutnie znakomite interwencje po strzałach Barelli oraz Arnautowicza, a zwłaszcza ta druga parada była być może najlepszą w tym sezonie Serie A. Z kolei Hakan Çalhanoğlu potwierdził, że jest jednym z najlepszych rozgrywających na świecie i moim zdaniem zdecydowanie najlepszym, jeśli chodzi o ten sezon Serie A. 100 podań celnych na 106 prób, no to już samo w sobie robi wrażenie, natomiast niektóre te podania, chociażby to, jakie zagrał do Federico Di Marco, absolutne ciasteczko, a też warto docenić to, że Hakan Çalhanoğlu przecież do niedawna to była dziesiątka, to był piłkarz, który grał gdzieś tam na boku, na skrzydle, natomiast w tym momencie w roli szóstki, którą wynalazł mu Simone Inzaghi, radzi sobie wybornie i tak troszeczkę przypomina mi to historię, którą zaliczył Marcelo Brozović w Interze, bo tam też pamiętamy, że początkowo grał jako dziesiątka. Simone Inzaghi zwrócił po meczu uwagę na to, że Inter wygrało aż 18 spotkań na 22 rozegrane i w innym sezonie lub w innej lidze jego drużyna miałaby na tym etapie mniej więcej 10 punktów przewagi nad drugim miejscem. To coś faktycznie godnego uznania. Nerazzurri są obecnie piątą drużyną w ligach top 5 pod względem zdobytych bramek i najlepszą drużyną Europy pod względem defensywy. W 22 meczach piłkarze Inzaghiego stracili tylko 10 bramek. I na pewno spora w tym zasługa Simone Inzaghiego i jego piłkarzy, natomiast też nie można odmówić ogromnej zasługi człowiekowi, który działa niejako w cieniu. Mówię oczywiście o Beppe Marotcie, człowieku, który przeprowadza transfery i tak naprawdę co roku widzimy, że Inter ze względów finansowych musi piłkarzy sprzedawać i to są absolutne gwiazdy, po czym Inter wcale nie staje się gorszy, wręcz staje się coraz mocniejszą drużyną. No to jest absurdalne, natomiast tak to faktycznie wygląda. Dość powiedzieć, że w ostatnich latach Mediolańczycy stracili Onanę, Hakimiego, Skriniara, Lukaku, Perišicia, Brozowicza. No tak naprawdę uzbierałoby się pewnie 10, może 11 takich naprawdę konkretnych piłkarzy. No ale w ich miejsce przychodził kto? Chociażby piłkarze, którzy mieli kartę w ręku. Tacy jak Marcus Thuram, tacy jak Hakan Çalhanoğlu, przecież absolutna gwiazda w tym momencie, czy nawet Henrik Mkhitaryan. A różnicy na minus i minus tak naprawdę nie widzimy. To jest wciąż drużyna bardzo mocna. To jest wręcz drużyna, która z sezonu na sezon coraz bardziej się rozwija. A kto będzie kolejny? No to już wiemy, tak? Latem prawdopodobnie na 90% do Mediolanu dołączy Mehdi Taremi, a pewnie w tym samym mniej więcej okresie także nasz Piotr Zieliński. Więc dwa kolejne mocne wzmocnienia Interu. Teoretycznie piłkarze bardzo wartościowi, natomiast przychodzący z kartą w ręku. Zresztą w podobny sposób Beppe Marotta działał także w Turynie. Tam pamiętamy, sprowadzał chociażby Pirlo, Pogbę, sprowadzał także Andrea Barcaliego za około 300 000 euro. Znakomite transfery niewielkim kosztem. I jaki był problem? Problem był taki, że w pewnym momencie Juventus poszedł w przeciwnym kierunku. Juventus zaczął inwestować dużo w De Lichta, w Cristiano Ronaldo, a to nie do końca był styl, to nie do końca był pomysł, jaki miał Beppe Marotta na rozwój klubu. Rozwój, który przecież wyglądał świetnie, bo pamiętam, Juventus był wielokrotnym mistrzem z rzędu, jeśli chodzi o Włochy. Juventus docierał przecież do finałów Ligi Mistrzów. Ostatecznie ich nie wygrał, natomiast i tak jak na kwoty, które wydawał, no to było ogromne osiągnięcie. Sam Marotta przyznał niedawno, że ta zmiana strategii transferowej wewnątrz klubu doprowadziła do jego odejścia. Doprowadziła też do kryzysu w klubie, który po tym, jak absolutnie na lata zdominował włoską piłkę, Teraz celuje wyłącznie w miejsce gwarantujące udział w Lidze Mistrzów. I ja wiem, że część kibiców Interu bardzo się oburza na słowa Allegriego o tym, że ich celem nie jest mistrzostwo, no ale to prawda. Juventus ma słabszą jedenastkę, ma węższą kadrę, a niektórym piłkarzom wciąż brakuje doświadczenia. Juventus punktuje jak na obecne możliwości znakomicie. To była ich dopiero druga porażka w tym sezonie i pierwsza w meczu z rywalem z czołówki. Do tej pory bianconeri pokonali Lazio, Milan, Napoli, Romę i Fiorentinę, a remisowali z Atalantą oraz z Interem w tym pierwszym meczu. Wyniki Allegriego na pewno bronią. Tylko dwie porażki w tym sezonie, w tym jedna z bardzo mocnym przecież Interem. To nie jest powód do wstydu. Jeśli popatrzymy sobie też na sytuację w tabeli, tutaj wydaje się, że miejsce w pierwszej czwórce jest absolutnie pewne. Tutaj nie ma żadnego zagrożenia, że w przyszłym sezonie nie będzie Ligi Mistrzów w Turynie. Natomiast jeśli chodzi o styl, tutaj wydaje mi się, że możemy się już troszeczkę przyczepić, zwłaszcza w tych meczach z najmocniejszymi rywalami. Jeśli chodzi o te mecze z absolutną czołówką, powiedzmy z tym top 6, top 7, no tutaj przydarzyły się 3 mecze, gdzie Juventus nie miał posiadania piłki nawet na poziomie 40%. Do tego 4 mecze, w których nie przekroczył oczekiwanych bramek XG na poziomie przynajmniej 1-0, a już tragiczny był mecz chociażby z Atalantą. Tam oczekiwane bramki na poziomie 0-2 i gdyby nie Wojciech Szczęsny, no to naprawdę nie ma szans, żeby Juventus tamten mecz przynajmniej zremisował. Przeciwko Interowi mieli ogromne problemy z tym, by w jakikolwiek sposób zagrozić Sommerowi. Większość meczu ograniczali się do bronienia pola karnego i przeszkadzania. Byli ustawieni tak nisko, że nawet w sytuacji, gdy faktycznie już przejmowali piłkę, przeprowadzenie groźnego kontrataku było z reguły po prostu niemożliwe, bo tam były zbyt duże przestrzenie pomiędzy formacjami. I to mi trochę w tym obecnym Juventusie Allegriego przeszkadza, ten czasami obecny absolutny minimalizm. Mario Balotelli stwierdził jakiś czas temu, że on dobrze pamięta Allegriego z czasów, kiedy grał pod właśnie Allegrim w Milanie. Jego zdaniem Massimiliano Allegri absolutnie nie jest trenerem defensywnym. Zdaniem włoskiego napastnika być może po prostu ma w tym momencie zbyt słabych piłkarzy, by grać w inny sposób niż ten, w jaki występuje Stara Dama. I naprawdę daleko mi do nazywania Maxa Allegriego betonem. Moim zdaniem to jest jeden z najbardziej elastycznych trenerów we Włoszech. Grał ustawieniem z trójką z tyłu, grał 4-3-3, grał 4-2-3-1. Stosował też hybrydowe ustawienie, gdzie w trakcie meczu Juventus płynnie przechodził z gry trójką z tyłu na czwórkę i tak dalej, i tak dalej. Natomiast to przesiadywanie głęboko we własnym polu karnym, to ustawianie wszystkich piłkarzy za linią piłki, no to jest czasami wręcz odrzucające. Ja rozumiem nastawienie defensywne, ja rozumiem grę z kontrataku, natomiast kurczę, masz 3 naprawdę świetnych fizycznie środkowych pomocników. McKenniego, Rabio, Manuela Locatellego. Masz także Duszana Vlahovicia, który wręcz rwie się do tego, żeby walczyć z rywalami. No naprawdę wypadałoby z tego po prostu skorzystać, wyjść ustawionym trochę wyżej, troszeczkę zwiększyć tę intensywność, troszeczkę ponaciskać też na rywali, sprawić, że oni po prostu będą popełniali błędy, no bo jeśli dasz im rozgrywać, no to oczywiście oni sobie spokojnie poradzą. A propos środkowych pomocników. W Interze widzimy dzisiaj kapitalnie zbalansowaną pomoc. 3 graczy, po pierwsze bardzo dobrych technicznie, ale też o różnych profilach i szczerze mówiąc w dużej mierze przypomina mi to nawet pomoc Juventusu sprzed lat, tę z Marquisio, Pirlo oraz Vidalem. W obecnym Juventusie tego balansu, tego odpowiedniego podziału ról moim zdaniem nie widać i oczywiście wpływ na to mają historie z Faziolim i Pogbą, natomiast ewidentnie widać, że w tym momencie czegoś tej pomocy po prostu brakuje. Może się narażę niektórym kibicom Starej Damy, bo wiem, że Manuel Locatelli ma wielu kibiców, no ale trudno. I ja wiem, jeśli masz 16 lat i z tłumu młodych zdolnych w Milanie wyciąga cię Massimiliano Allegri i w wieku 16 lat ty już trenujesz w pierwszej drużynie z Robinho, z Montolivo, z Kaką i tak dalej, no to musisz mieć talent. Zresztą Locatelli ten talent absolutnie potwierdził w Sassuolo pod Roberto De Zerbim i na pewno Locatelli jest znakomitym piłkarzem, bardzo utalentowanym, jest świetnym w destrukcji, jest inteligentny, bardzo wybiegany, dobry fizycznie, potrafi rozgrywać, potrafi czytać grę, natomiast brakuje mu takiego elementu prawdziwej magii, czegoś co miał chociażby Andrea Pirlo, ale jeśli chodzi o Juventus nawet później Miralem Pjanic, takiej umiejętności nagłego przyspieszenia gry, zagrania nieoczywistego, kapitalnego podania, na jakie po prostu nie wpadnie 99% innych zawodników. No moim zdaniem Manuel Locatelli tego po prostu w tym momencie nie ma i to czasami po prostu wychodzi. Kiedy tak patrzę na Locatellego, to przypomina mi się trochę późny Claudio Marchisio, którego po odejściu Andrei Pirlo przesunięto do roli rozgrywającego. I był w tej roli bardzo solidny, zaangażowany, natomiast bycie solidnym to czasem po prostu za mało. I pewnie nawet nie byłoby to jakimś wielkim problemem, gdyby Locatelli miał wokół siebie piłkarzy bardziej kreatywnych, technicznych, bardziej dynamicznych, natomiast z reguły ma obok siebie Adriana Rabio i Westona McKenniego, czyli bardziej takich fizoli od biegania, od walczenia, od wbiegania z drugiej linii w pole karne. Pod względem liczby podań prostopadłych Juventus jest w tym sezonie daleko za czołówką, dopiero na 13. miejscu w lidze i moim zdaniem to nie jest przypadek. Być może takim rozwiązaniem problemów Juventusu na dziś stanie się Alcaraz, pomocnik o charakterystyce profilu, jakiego Stara Dama dawno nie miała. Dynamiczny, świetny technicznie, grający w sposób nieszablonowy. Okej, tam są pewne problemy, jeśli chodzi o taktykę, jeśli chodzi być może o fizyczność, natomiast wydaje mi się, że to Juventus ma, natomiast nie ma tego, co po prostu może dać Alcaraz. Zresztą widzimy nawet samo wejście Kenana Yıldız'a, jak dużo to dało. Mówimy o piłkarzu bardzo młodym, niedoświadczonym, natomiast już ta jego nieszablonowość, dribbling, dynamika w grze, no to wniosło wiele do Juventusu. To sprawia, że ten Juventus jest trudniejszy po prostu do powstrzymania, do rozczytania, bo dużo więcej dzieje się z przodu rzeczy trudnych do przewidzenia i szczerze mówiąc mam nadzieję, że taką kolejną postacią, jeśli chodzi o młodych zawodników, w następnym sezonie będzie Matias Sule, piłkarz obecnie na wypożyczeniu we Frosinone, natomiast grający w sposób absolutnie wybitny, najwięcej dryblingów jeśli chodzi o Serie A w tym sezonie, najwięcej też udanych dryblingów i po prostu świetnie się go ogląda, więc mam nadzieję, że połączenie Duszana Vlahovicia na 9, plus Chiesa, plus Yıldız, plus być może Alcaraz, plus oby Sule, no to jest coś, co może sprawić, że być może Max Allegri tak sobie usiądzie, porządnie się zastanowi, napije się espresso i myśli, kurczę, może już warto byłoby po prostu grać bardziej ofensywnie. Dziękuję za obejrzenie pierwszego włoskiego espresso. Dajcie znać w komentarzach, jak Wam siadł ten format. Przy okazji możecie zostawić łapki w górę, możecie zostawić także subskrypcję, bo pomoże to w rozwoju kanału. Za dzisiaj Wam serdecznie dziękuję. Do zobaczenia.